Witam wszystkich serdecznie. Znajdujemy się w Tarnowie Podgórnym w siedzibie firmy Korbanek. Chciałbym dla Państwa zaprezentować kombajn Rosselmasz Nova 330. Jak sama nazwa wskazuje, nowość w ofercie kombajnów zbożowych marki Rosselmasz. Kombajn bardzo ciekawy, kompaktowy, o nowoczesnym wyglądzie. Za chwilę przejdziemy do przedstawienia dalszej specyfikacji i szczegółów technicznych. Kombajn, który tutaj widzimy, wyposażony jest w header o szerokości roboczej 4 metry, natomiast również w ofercie znajduje się header o szerokości 5 metrów. W headerze tym zastosowano system cięcia Schumacher, czyli listwa tnąca wraz z bagnetami oraz przekładnią, co daje bardzo dużą częstotliwość cięcia, a dalszą zaletą tego systemu jest bardzo łatwe samoczyszczenie się tej listwy. Nagarniacz w tym headerze napędzany jest hydraulicznie, dzięki czemu mamy tutaj możliwość pracy w systemie automatycznym, czyli mamy możliwość dopasowania prędkości obrotowej nagarniacza do prędkości jazdy kombajną. Header wyposażony jest w multizłącze, aby sprawnie podczepić przyrząd do kombajnu, a także w mechaniczny układ poziomowania. Oparty jest on o system sprężyn i wahadeł, aby kopiować ukształtowanie terenu w trakcie pracy. Również mamy tutaj rewers, aby w razie konieczności uruchomić wsteczne obroty w przenośniku pochyłym i w ślimaku headera. W Nova 330 zastosowano bęben o średnicy 600 mm, natomiast aby przyspieszyć materiał transportowany przez przenośnik pochyły pomiędzy przenośnikiem łańcuchowo-listwowym a bębnem musącym, zastosowano również bęben przyspieszający masę. Tak, widzicie Państwo już właśnie w klasie takiego kombajnu kompaktowego. Mamy tutaj bęben o dużej średnicy, dzięki czemu uzyskujemy dużą siłę bezwładności tego układu, co się przekłada na równomierność pracy oraz na jakość omotu. W kombajnie Nova zastosowano układ sit o powierzchni 3,59 m2. Sita regulowane są w bardzo prosty sposób. Wystarczy zdjąć klapkę rewizyjną i podpiąć dźwignię. Każde z sit ma osobny punkt regulacji. I w trakcie regulowania w bardzo łatwy sposób możemy obserwować szczelinę otwarcia, która też jest wskazana na skali. Na sitach znajdziemy również standardowo czujniki strat ziarna, jak i również na wytrząsaczach. Kombajn wyposażony jest w 4 wytrząsacze słomy. W zależności od potrzeb słomę możemy układać w pokos lub rozdrabniać. Aby przejść z jednego trybu w drugi, wystarczy wykonać prostą operację. W tym momencie klapę mamy ustawioną w ten sposób, że słoma spadająca z wytrząsaczy trafia nam na rozdrabniacz. Natomiast jeżeli chcemy ułożyć słomę w pokos, wystarczy, że przerzucimy klapę. Wtedy słoma z wytrząsaczy popłynie nam na pokos. I musimy rozłączyć również napęd rozdrabniacza, który jest rozłączany sprzęgłem umieszczonym tutaj pod osłoną przy kole pasowym napędu. W zależności od potrzeb możemy też zmienić pozycję kierownicy. Mamy tutaj przygotowaną tutaj regulację, także w bardzo łatwy sposób możemy tą kierownicę podnieść lub opuścić. Tak, widzimy, kombajn konstrukcyjnie rozwiązany jest prosto, nie ma w nim nadmiaru przekładni tudzież pasów, dzięki czemu uzyskujemy dobry dostęp do poszczególnych elementów napędowych maszyny. W kabinie nowej znajdziemy wszystko to, co potrzebne, aby pracować komfortowo. Kabina wyposażona jest w klimatyzację, chłodzony schowek, kolumny kierownicy z regulacją. Dalej, do obsługi kombajnu służy nam joystick, którym zmieniamy kierunek i prędkość jazdy oraz obsługujemy przyrząd żniwny.
Na wyświetlaczu mamy przedstawione wszystkie podstawowe informacje, które odzwierciedlają nam aktualny status kombajnu, czyli parametry związane z pracą silnika, odczyt czujników strat ziarna, ustawienia kombajnu. Na panelu, który znajduje się po prawej ręce, znajdują się klawisze od regulacji ustawień roboczych kombajnu, a także dźwignia zmiany biegów. Kombajn wyposażony jest w napęd hydrostatyczny, więc bieg wybieramy na postoju, a tak jak już mówiliśmy wcześniej, kierunkiem i prędkością jazdy sterujemy poprzez wychylenie joysticka. Nowa napędzana jest silnikiem Cummins o pojemności 4,5 litra. Silnik ten generuje moc 175 koni mechanicznych. Tak jak widzimy, mamy bardzo dobry dostęp do filtra powietrza, tak aby tą codzienną konserwację wykonać szybko i sprawnie. Tutaj możemy na miarce oleju sprawdzić poziom oleju silnikowego. Tak i też łatwo zaobserwujemy stan oleju hydraulicznego w zbiorniku.